najwięcej frajdy ze swoim przygodą. Nie jest ważne, czy ukończysz szlak, ale czy potrafisz z każdego dnia i czy ta wędrówka jest wartościową lekcją. Nie tłucz bezmyślnie kilometrów, ale czerp z tej drogi jak najwięcej, spokojnie i bez presji. Bardzo często sukces mierzymy efektem końcowym. Ale ostatecznie ważniejsze jest to, czy ta droga nauczyła nas czegoś i czy była dla nas przyjemnością. Po piąte, schematy działania. Przydadzą się takie schematy, które zwolnią częściowo cię od myślenia. Na przykład stały rozkład czynności przy rozkładaniu i składaniu biwaku. Albo stałe miejsce trzymania rzeczy w plecaku. Stałe miejsce rzeczy w namiocie, na biwaku, w kieszeni. Nawet jeżeli jesteś w fatalnym stanie psychicznym, to pewne czynności wykonasz automatycznie, bez potrzeby wysiłku umysłowego. Po szóste, monotonia. Paradoksalnie monotonia bywa dobra. Zamknięcie. Za 500 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Samotnie. Takie ostrzeżenie powtarzają przewodniki górskie, powtarzają ratownicy. Samotne wyjście w górę.